24-godzinna pechametria z impedancją, to się tak nazywa z tego co pamiętam. Wkładają ci rurkę przez nos, taką. Ona ma chyba średnicy 1,5 mm albo 2, chyba 2 mm. Coś takiego. Jeżeli miałeś kiedyś robioną manometrię przyłyku, ja miałem manometrię przyłyku dwa razy, to tamta rurka do manometrii przyłyku jest chyba grubości 4,5 mm albo 5 mm. Jakoś tak. Tamta ma 4,5, ta ma chyba 1,5, jakoś tak. Więc zakładanie nie jest jakieś tragiczne, bo całą rurkę nawilżają takim płynem z lidokainą, żelem. Ten żel ma ułatwić wprowadzanie. W momencie wprowadzania nie ma tragedii, ja mam mocno przytkaną dziurkę, cały czas jedną, obrzękniętą, więc to powoduje, że ciężej się wsuwa. Tak czy siak, nawet wybraliśmy specjalnie tą dziurkę, która jest bardziej obrzęknięta i nie było źle. Więc trochę się pokaszlało, jak wsuwali. Potem trwa ustawianie, bo muszą ustawić dokładnie na wysokości przełyku, tam gdzie jest, jak to się nazywa, to co się zamyka. To nie jest zestawka. To od żołądka, żeby kwas się nie cofał. No to ustawiają na tej wysokości, żeby było tuż nad nim. I dają ci, programują ci ten sprzęt. Tutaj. No tak wygląda. Wielkości holtera jest. Więc jak miałeś holtera, to nie jest taki duży. I tutaj możesz sobie wybrać funkcję. Nie wiem, czy widać. W skrócie, masz tam ludzika stojącego albo leżącego, to jest ten żółty trójkąt. Jak stoisz, to wciskasz stojącego, jak leżysz, to wciskasz leżącego. Masz na fioletowym kółkę. Te fioletowe kółko z żarówką oznacza, że masz po prostu zapalić sprzęt. A te fioletowe kółko z notesikiem, bo tam jest taki notesik, oznacza, że będziesz miał informacje dla lekarza na kartce. Tylko wtedy musisz dokładną godzinę spisać ze sprzętu. Nie z telefonu swojego, tylko ze sprzętu, bo czasami może się różnić 30 sekund. To bardzo duże znaczenie ma. No i teraz lekarz wprowadza funkcję. Te trzy zielone przyciski to są funkcje. Na pierwszym przycisk wybiera się zawsze to, co masz najczęściej, czyli na przykład u mnie to jest odbijanie. Na drugim przycisku ustawiłem pieczenie, tak lekarzowi powiedziałem. A na trzecim ustawiliśmy globus, albo globus, to się jakoś tak nazywa. To jest inaczej gulka w gardle. No i jak któryś z tych masz zdarzeń, to po prostu klikasz. Powinno się najpierw kliknąć tą żarówkę. Najpierw powinno się kliknąć fioletową żarówkę. O, czekajcie, odbił się. Muszę kliknąć. To musi być od razu w momencie zdarzenia, jak klikniesz. W sensie musisz kliknąć w momencie zdarzenia, bo ten sprzęt mierzy co do sekundy. I potem lekarz widzi, bo pokazywał mi na sprzęcie, jak to wygląda na komputerze. No to jest długi wykres z 6 sąd chyba. W sensie, bo to masz 6 końcówek, które badają pH. I z tych 6 są zbierane dane na temat kwasowości żołądka. W sensie właśnie kwasowości, jaka występuje. Nie w żołądku, tylko w przełyku. I to jest podstawą na przykład do stwierdzenia, czy masz... U mnie są nawracające problemy z zapaleniem gardła. Dlatego często uczniowie myślą, że ja ściemniam albo coś, ale mam po prostu często zapalenie gardła. No i wtedy lekarz mi daje zwolnienie, no bo jak praca nauczyciela, to z gardłem to słabo. I mam ciągły obrzęk śluzówki, to laryngolog też powiedział. No i jak się to stwierdzi, to się idzie do alergologa. I alergolog pewnie ci zrobi testy jeszcze skórne, czy ten obrzęk śluzówki nie jest spowodowany uczuleniem na coś. No jak wyjdzie, że to refluks, to wtedy dają ci spray do nosa ze sterydem, który zmniejsza obrzęk, i każą ci brać jakieś te, albo gastriny, albo
jak to się nazywa, Ranigast, Malox, albo te na pompę protonową, inhibitor pompy protonowej, ale tego nie polecam za bardzo w sumie, bo to jest, według mnie już zdrowszy jest Ranigast SOS. Ranigast SOS ma za zadanie zagęścić kwas i zrobić taką pianę u góry, żeby opary się nie cofały. To jest, bardzo świetnie działa, jak się na wieczór weźmie lub po głównym posiłku. Dużo leków testowałem. Ta rurka jest wkurzająca. Mówili, że będzie można wykonywać wszystkie podstawowe czynności, jak się wróci do domu, ale nie można było. Nie mogłem ani ćwiczyć, bo od razu czułem, jak ruszyłem głową w lewo albo w prawo, czułem ją w przełyku, że mi przeszkadza. Ciągle z nosa cieknie, a nie możesz za bardzo smarkać. Jedynie możesz tak lekko dmuchnąć, ale potem trzeba grzebać, żeby wytrzeć gluty. Więc ja miałem na przykład cały czas prawie kołatania serca. Pewnie przez to, że ta rurka drażniła okolice. Wiecie, jak to przełyk jest, to się ściska. Więc on obejmuje, no może nie aż tak, dotyka prawie tej rurki. I to powodowało, że czułem ją cały czas wewnątrz. Cholernie męczące. Siedziałem cały czas, jak już to oglądałem coś po prostu na komputerze, albo robiłem coś na komputerze, ale czułem się cały czas bez sił. Po prostu, no, bez energii. Ale jak trzeba zrobić to badanie, to sobie zrób. Dzięki temu będziesz wiedział, co ci dolega. Jak będziecie mieli pytania, to piszcie w komentarzu. Odpowiem wam. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.